Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkim. I z Duchem Twoim. W imieniu kapłanów tu obecnych, brata Jerzego, naszej wspólnoty miłości i miłosierdzie Jezusa, bardzo Was witam, witamy w pustelni Ducha Świętego, tej świątyni, która szczególnie jest nazywana świątynią zesłania Ducha Świętego, czyli świątynią Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj więc jest w tym miejscu odpust. Będziemy mogli otrzymać dar odpustu zupełnego, jeżeli jesteśmy w stanie łaski. Przyjmiemy komunię świętą, pomodlimy się za Ojca Świętego w Jego intencjach i wyrzekniemy się przywiązania do najmniejszego grzechu i zła. To ten dar odpustu dla swojej duszy albo dla dusz czystowych będziemy mogli otrzymać. Czyli jest to łaska miłosierdzia, w tym roku miłosierdzia dla nas. Więc radujemy się Waszą obecnością, bo tak zauważyłem, że co roku są pobijane rekordy uczestników tej naszej uroczystości i dzisiaj jest pobity rekord, bo widać, że jest Was tutaj, tak według naszych ocen, może być tak nawet 2000 albo nawet i więcej pielgrzymów. Dlatego radość tym bardziej jest nasza większa. I wierzymy, że Duch Święty dzisiaj nas, wczoraj wielu z Was było na spotkaniu. Wczoraj był początek, a dzisiaj będzie uroczyste nie tyle zakończenie, co kontynuacja tego, co wczoraj się rozpoczęło. Bo kiedy przychodzi Duch Święty, to nie kończy się nasze życie. Jeżeli się kończy, to stare życie. A zaczyna się wszystko nowe, które nigdy się nie zakończy. W Bogu, dzięki Duchowi Świętemu, my staniemy się dzięki również dzisiejszemu wylaniu Ducha Świętego coraz bardziej nowymi ludźmi, podobnymi do Jezusa, jak Maryja. Jeszcze może tak powiem krótko, że po Eucharystii, która jest najważniejszym, najpiękniejszym punktem dzisiejszego naszego spotkania w tej świątyni, w pustelni, będzie również po Eucharystii modlitwa uwielbienia, będziemy modlić się jeszcze do Ducha Świętego i potem zobaczymy, być może będzie modlitwa wstawienicza, chociaż nas kapłanów jest tutaj co prawda 6, ale nie wiem, czy damy radę. Ale zobaczymy. Być może będzie ta modlitwa wstawnicza jeszcze, czyli nad każdym byśmy się z Was pomodlili, pobłogosławili, chociaż przynajmniej w krótkiej modlitwie. A później byłby jeszcze czas cichej adoracji. O 15 byłaby koronka. Ja tym razem dzisiaj nie będę spowiadał, bo nie będzie na to dzisiaj czasu. Więc radujmy się, cieszmy się Duchem Świętym. Cieszmy się Jezusem Chrystusem, Bogiem Ojcem. Cieszmy się obecnością Maryi, oblubienicy. Maryja jest matką i przełożoną tego miejsca. Ona o wszystkim tutaj decyduje. Więc wzywajmy także jej stawiennictwa, jej obecności, jej miłości. Ale z drugiej strony może powiedzieć, no powiedziałem teraz gafę. Przecież skoro jest matką i przełożoną tego miejsca, to ona cały czas tu jest. Nie musimy ją tak szczególnie wzywać, żeby tu przyszła, bo ona cały czas tu jest. Ale mamy ją na pewno tutaj czcić, kochać i oddać siebie i tych, którzy prosili nas o modlitwę w tym miejscu. Będziemy więc modlić się i prosić. Ojcze, zdanie modli się i ofiary naszą świętą, intencje wszystkich pielgrzymów, w waszych intencjach osobistych, które można właśnie przedłożyć Panu Bogu, szczególnie w czasie ofiarowania. Ksiądz Walter, intencji pielgrzymów Słomży, Marynina, Siedlec, Opola, Kaszub, Miechowa i Niedzicy oraz Radzynia Podlaskiego. Ksiądz Andrzej, intencji pielgrzymów Sierakowic i Łącka,
Następny kapłan w intencji brata Jerzego, prosimy też o modlitwy za niego. Pozostali kapłani we własnych intencjach, abyśmy rzeczywiście byli dziećmi Maryi i aby Duch Święty mógł w nas uczynić rzeczy wielkie, tak jak uczynił to w pokornej swojej służebnicy. Przyznajmy się, że w przeciwieństwie do Maryi mamy grzechy, ale chcemy się ich pozbyć przez szczery żal i skruchę. Dlatego żałujmy za wszystkie grzechy, abyśmy oczyścili przez Niego nasze serca z martwych uczynków. Spowiadam się. Bogu wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniechaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Wszechmogący i odpuściwszy nam wszystkie nasze grzechy, doprowadzi nas do żywota wiecznego. Amen. Zmiłuj się nad nami.
Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, któreś działałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby ogniki ognia, języki ognia, które się rozdzielały. I na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana Boże, mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twych stworzeń. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi. Odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech mija mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Teraz prosimy wstać, bo otrzymamy hymn na święto.
swoich uczniów. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Naucz nas to, co czynił Jezus. Niech spełni się to, co powiedział Jezus, że Ty nas wszystkiego nauczysz. Przypomnij nam wszystko, co mówił Jezus. Chcemy żyć według Jezusa, według Ciebie, Duchu Święty. Niech ta nauka rozpali nasze serca miłością do Jezusa i do Jego nauki i pomoże nam stawać się podobnymi pod każdym względem do Niego. Shalalalai shalalelo lelele Elefala metolo Santi ola shalalalelelele Santa Maria Pintolera. Przyjdź, Duchu Święty. Lachale. Daj zasługę męstwa. Daj wieniec zwycięstwa. Daj szczęście bez miary. Przyjdź, najmilszy z gości. Przyjdź, słodka serca radości. Przyjdź. Słodkie orzeźwienie. Nie wiem, czy znacie kogoś takiego jak Duch Święty. Znacie go? Dobrze go znacie? To mam nadzieję, że dzięki tej nauce poznacie go jeszcze bardziej. I pozwolicie mu się prowadzić. Bo Duch Święty ma jedno marzenie. Wiecie, jakie ma Duch Święty marzenie? Prowadzić nas do Ojca. Tak jak prowadził Jezusa. Duch Święty był przewodnikiem Jezusa na ziemi. Jego marzeniem jest czynić to samo wobec nas. Dlatego ta nauka dzisiejsza będzie po to wam przekazana, głoszona, abyście pozwolili Duchowi Świętemu właśnie na spełnienie tego marzenia. Duch Święty wtedy uczyni wspaniałe, cudowne rzeczy w nas, w Tobie. Ale może zanim będę mówił też o w jaki sposób dać się prowadzić Duchowi Świętemu, to może zatrzymajmy się na początku tej homilii, na pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, bo to jest czytanie, które dokładnie opisuje to, co działo się w chwili Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. Apostołowie 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa otrzymali Ducha Świętego. Ale zanim to nastąpiło,
Jezus Chrystus przez 40 dni jako zmartwychwstały Zbawiciel ukazywał się im, pouczał, poprawiał, pocieszał. Pokazywał też ich błędy, ale również pokazywał to, co Jemu się podoba. Jezusowi podobała się pokora uczniów. Oni byli pokorni. Oni byli cisi. Oni byli całkowicie oddani Jezusowi. Jezus więc głosił im nauki o Duchu Świętym w czasie tych 40 dni. Wielka katecheza na temat Ducha Świętego. Chociaż oczywiście w Wieczerniku i wcześniej mówił Pan Jezus o Duchu Świętym. Mówił o tym, że Go pośle od Ojca, a właściwie albo Ojciec w imię Jezusa, swojego Syna Zmartwychwstałego, pośle Ducha Świętego. Ale wiedział, że apostołowie potrzebują po zmartwychwstaniu również tej nauki. Pouczał o Duchu Świętym. Jezus mówił przed swoją męką i śmiercią i zmartwychwstaniem, że jeszcze mam wiele wam do powiedzenia. I spełnił to po zmartwychwstaniu właśnie. Powiedział im to, co jeszcze zapragnął powiedzieć im z głębi swojego zranionego i zmartwychwstałego serca. Więc byli pouczeni, przygotowani. Wstąpił do nieba i pozostawił ich w cudzysłowie w samotności. Bo przecież Bóg jest wszędzie. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jest po prawicy Ojca i ciągle był ze swoimi apostołami, mimo że nie czuli Jego obecności, nie widzieli w sposób fizyczny. Modlili się na pewno gorąco. Modlili się z Marią, swoją ukochaną matką, swoją nauczycielką. Ale możemy także powiedzieć ze swoją siostrą. Także nawet Maria była ich przyjacielem. Przyjacielem. Więc byli z Marią, tą, która dzięki swojej wielkiej pokorze nie wywyższała się wobec uczniów Jezusa, wobec apostołów. Chciała być ostatnia. Prawdopodobnie tak możemy sobie myśleć, że Maria w Wieczerniku nie chciała być w centrum. Ona chciała być gdzieś na końcu, z tyłu. Tak jak to w religii żydowskiej było przewidziane. Miejsce dla kobiet było gdzieś z boku, obok głównej celebracji, która była prowadzona przez mężczyzn. Celebracji religijnej, liturgicznej. Apostołowie jednak zapragnęli, żeby Maria była pierwsza. Bo ona im wskazała drogę do Jezusa. Ona zawsze prowadziła do Jezusa. Zawsze odsłaniała Jezusa, nie zasłaniała. Dlatego chcieli, żeby Maria im pokazała też to, że trzeba na Jezusa czekać z miłością. Na Jego Ducha Świętego. Kiedy Maria w czasie zwiastowania pytała się, co ma czynić, anioł ją pouczył, Duch Święty stąpi na ciebie. Poczniesz z Ducha Świętego. Więc Maria otrzymała Ducha Świętego i poczęła z Ducha Świętego Syna Bożego. To było wielkie wylanie Ducha Świętego na nią, na jej serce, na jej duszę i ciało. To była jej pięćdziesiątnica. Dlatego ona była doskonałym wzorem modlitwy do Ducha Świętego. Czekaniem. Czekała na przyjście Ducha Świętego w sposób najpokorniejszy. Pełna czystego serca. Pełna ufnej miłości. Dlatego zapragnęli jej obecności. Maria więc była w Wieczerniku. A wiemy doskonale, że Duch Święty ma wielką słabość do Maryi. Bardzo ją kocha. I Duch Święty nazywa Marię swoją oblubienicą, swoją umiłowaną. Dlatego tam, gdzie jest Maria, tam Duch Święty ze szczególną hojnością przychodzi i napełnia ludzi, którzy przez jej wstawiennictwo proszą i są z nią w jedności z jej sercem.
Dlatego na początku Eucharystii wspomniałem o Maryi, że ona nie tyle przychodzi do tego miejsca, co jest tutaj obecna cały czas. Patrzy na nas. I można powiedzieć, ze swoją miłością każdego z nas obdarowuje pocałunkiem. Jej miłość to jak pocałunek nasze serca. Maryja więc tu jest. Tu jest jej nowy wieczernik. Ona jest tutaj pierwsza po Chrystusie. Nie zasłania Chrystusa, bo jest jego monstrancją. Maryja więc modliła się żarliwie i na pewno zachęciła uczniów do żarliwej modlitwy. Oni, którzy byli jeszcze bardzo słabi, jeszcze bardzo smutni, mimo że Chrystusa zmartwychwstałego widzieli, ale jeszcze ten smutek gdzieś był w ich sercach. Jeszcze bali się wyjść do świata, mówić o tym, że Jezus żyje, zmartwychwstał. Bali się cierpienia, śmierci, nienawiści. Bali się świata. Bali się tego, że utracą właśnie życie. Nie byli przygotowani jeszcze, żeby być świadkami. Dzisiejsze drugie czytanie mówi o tym, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, do niego nie należy. Kto nie ma Ducha Świętego, nie będzie wskrzeszony do życia niebieskiego. Kto nie ma Ducha Świętego, nie będzie wiedział, jak się modlić. Kto nie ma Ducha Świętego, błądzi, jest w ciemności. Kto nie ma w sobie Ducha Świętego, nie może wołać Abba, Ojcze, do Tatusia Niebieskiego, jak Jezus, bo nie ma Ducha Świętego. Jeżeli już, to raczej zawoła do złego ducha, że jest jego ojcem, bo może być pod wpływem złego ducha. Jeżeli mamy Ducha Świętego, możemy wołać czystym sercem, czystymi ustami, Tatusiu, Ojcze. A wiemy, że Ojciec Niebieski jest wzruszony, kiedy mówimy do Niego, Ojcze, bo słyszy w nas głos swojego Syna. Święci mówili, kiedy mówisz Ojcze do Boga, to Jezus w Tobie też woła do Ojca. Jezus w naszym głosie słyszy głos, Bóg Ojciec w naszym głosie, w naszych głosach słyszy głos swojego Syna. Dlatego tak jest wzruszony, że Jezus Chrystus w nas woła do Ojca. Że Duch Święty jest w nas. Duch Syna. Dlatego widzicie sami, jak ważne jest wypełnienie naszych serc. Bo trzeba też powiedzieć, że można Ducha Świętego zasmucać. Święty Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Kiedy sprzeciwiamy się natchnieniom Ducha Świętego, kiedy grzeszymy, wchodzimy w grzechy różne, nałogi, kiedy wchodzimy w nienawiść, złość, nieczystość, pychę, to Duch Święty ucieka, bo On jest duchem czystości, pokory, cichym, łagodnym. On lubi piękno, bo jest duchem pięknej miłości. Dlatego ma wstręt do takich rzeczy. Ale kiedy prosimy o przebaczenie, żałujemy, kiedy mówimy, Panie, wybacz nam, to Duch Święty z radością do nas przychodzi i uwalnia nas od zła. Jezus nam wybacza. Ojciec Niebieski przebacza nam przez swojego Syna. Kiedy żałujemy, kiedy uniżamy się, to Duch Święty nas wywyższa. Kiedy pysznimy się, mutujemy przeciwko Bogu, Bóg sprzeciwia się nam. Wtedy Bóg nas nie wysłucha żadnej naszej prośby. Ale jeżeli będziemy pokorni, wysłucha prośby, którą zanosimy w imię Jezusa. Tylko te prośby będą wysłuchane. Jeżeli będziemy prosili Ojca Niebieskiego wprost, bez Jezusa, będziemy lekceważyli Jezusa, to nas nie wysłucha. Jeżeli będziemy lekceważyli również Maryję, Ojciec Niebieski nas nie wysłucha. Dlatego z całym szacunkiem do naszych braci protestantów, ale oni nie kochają Maryję, nie czczą ją. I niestety te wspólnoty protestanckie bardzo często są suche, upadają. Nie ma tam bardzo często życia duchowego. Nie ma ciepła, nie ma łagodności, którą daje obecność pięknej kobiety, Maryi.
łagodnej matki naszych serc. Duch Święty, wiemy, że jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Nie jest zrodzony. Jest tchnieniem miłości Ojca i Syna. Jezus, jest, Syn Boży, jest zrodzony przez Ojca. A Duch Święty od nich pochodzi. Ojciec, Syn i Duch są jedno. Ojciec posłał swojego Syna na ziemię. A po zmartwychwstaniu, po wypełnieniu woli Ojca na ziemi, po tym jak Duch Święty kierował życiem Jezusa, to z kolei Duch Święty jest posyłany przez Ojca i Syna. A potem byli posyłani apostołowie, a potem inni w ich ślady szli. A w końcu przyszedł czas i na nas. My jesteśmy posyłani. Ale żeby być posłanym przez Boga, trzeba właśnie mieć Ducha Świętego. Wręcz głupotą, szaleństwem jest iść głosić Jezusa bez Ducha Świętego. Przegramy natychmiast. Upadniemy. Albo staniemy się takimi, jak ci, do których idziemy. Dwakroć gorsi piekła niż ci, którzy grzeszą i żyją pod wpływem złego ducha. Jeżeli chcemy głosić Jezusa tym, którzy żyją w ciemności, aby stali się dziećmi światłości, aby uwolnili się od niewoli diabła, aby byli zbawieni, to trzeba mieć Ducha Świętego. Święty Serafin Sarowa, święta Miriam, Arabka z Palestyny, błogosławiona Helena Guerra, mówili bardzo mocno, mając taką misję od Ducha Świętego, mówić o Nim. Chrześcijaństwo to przyjęcie Jezusa i Ducha Świętego. To jest wolą Ojca. Oni tak mówili. Że kiedy nie będzie wzywany Duch Święty, tam będzie nienawiść, wojna, kłótnia, bunt. Zobaczmy, pierwsza, druga wojna światowa, komunizm w Polsce. To jakie straszne działanie zła. Bo nie był wzywany Duch Święty. Bo nie czczono Ducha Świętego, albo bardzo mało go czczono, nawet w Kościele. Dlatego teraz są czasy, tak jak na początku Kościoła, Ducha Świętego. Zobaczmy, jak apostołowie, którzy otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, jacy zostali przemienieni. Duch Święty jest duchem przemiany. Duch Święty przychodzi jak wicher, jak burza, jak ogień i apostołowie są poruszeni, przemienieni, napełnieni. To są już inni ludzie. Oni potem Ducha Świętego jak najszybciej otwierają drzwi do wieczornika i wychodzą wszyscy na zewnątrz. Nikt nie siedzi w środku. Maria, Matka Jezusa razem z nimi wychodzi do ludzi, aby głosić Jezusa. Wszyscy śpiewają, krzyczą do Boga, modlą się w językach, prorokują, mówią wielkie rzeczy w różnych językach. Ale sobie mówiąc, mam nadzieję, że Duch Święty da nam taką łaskę, żebyśmy na naszych spotkaniach, mówiąc na przykład po polsku, mogli mówić w taki sposób, że będący z innych narodowości będą doskonale rozumieli, co my mówimy. To byśmy mieli mniejszy problem z takim tłumaczeniem też dla tych, którzy są z innych krajów. Duch Święty więc dał taki dar apostołom mówienia w językach innych narodów. Bo apostołowie byli posłani i potem inni uczniowie z nimi, żeby głosić wszystkim narodom Jezusa. Wszystkim narodom, językom, plemionom, wszystkim. I te pierwsze wylanie Ducha Świętego, ta pierwsza pięćdziesiątnica była tak wielka, że byli w Jerozolimie ludzie, którzy widzieli to, słyszeli, byli poruszeni, bo był jeden wielki huk tam w wieczorniku, hałas, wstrząs, trzęsienie ziemi, poruszenie. Zobaczyli, że Duch Święty stąpił na tych apostołów, że coś niezwykłego się z nimi dzieje. Oni zalęknieni, przestraszeni, baczący do tej pory, a teraz tacy odważni. Mówią o Jezusie i wszyscy ich rozumieją. I się nawracają. I byli zadziwieni. Mówią, jakie wielkie rzeczy głoszą nam ci uczniowie Pana. Jakie wspaniałe. Apostołowie prorokowali.
że pójdą do narodów, że będą głosili Jezusa, będą czynili znaki i cuda. Jezus powiedział, że ten, kto w Niego wierzy i pójdzie za Nim, większe rzeczy będzie czynił niż On. Niesamowite. To znaczy, nie tyle On sam, ten apostoł, ten uczeń, ale Jezus w tym człowieku będzie czynił wielkie rzeczy, jeszcze większe. Czyli można powiedzieć, że miłość nie ma granic, jest coraz większa. Że miłość będzie się coraz bardziej rozlewała. W tych czasach żyjemy, w których miłość Boża, potęga, moc Ducha Świętego będzie coraz bardziej się w tym świecie ujawniać. Żeby złamać potęgę diabła i całego piekła, Duch Święty okaże swoją moc. Jezus okaże swoją moc. Bóg Ojciec będzie błogosławił tej biednej naszej ziemi. Nam, biednym grzesznikom. Będzie błogosławił. Bo tak chce, bo tak umiłował nas. To nie są słowa, tylko to jest proroctwo, które się wypełnia i będzie wypełniać. Duch Święty więc jest jak ogień, jak wicher, jak pożar, jak gołąbek. Przychodzi nagle, niespodziewanie. Przychodzi nie wiadomo dokładnie tak po ludzku skąd. Wiemy, że przychodzi z nieba, od Ojca, od Syna. I prowadzi tego człowieka, który jest napełniony tam, gdzie chce. Ten człowiek, który przyjął Ducha Świętego, już nie może powiedzieć, ja sobie tutaj zrobię, co chcę. Tak będę robił, tak będę żył. Nie, on już nie może tego robić, co chce. On czyni to, co chce Duch Święty. I to jest szczęście człowieka napełnione Duchem Świętym, że on czyni to, co chce Duch Święty. W niebie, w raju Adam i Ewa byli szczęśliwi, dlatego że byli napełnieni Duchem Świętym. Kiedy zgrzeszyli, Duch Święty odszedł od nich, stracili łaskę Bożą. Stali się siedliskiem złego ducha. Grzech śmierci, grzech pierworodny, grzech śmiertelny. Nie było w nich Ducha Bożego. Dlatego był lęk, dlatego uciekali przed głosem Boga. Nie chcieli z Nim rozmawiać. Wystraszeni. Duch Święty powoduje, że się zbliżamy do Ojca, że kochamy Jezusa. Kiedy nie ma Ducha Świętego, to z łatwością wtedy grzeszymy i uważamy, że tak ma być. Tak jak w dzisiejszym świecie, niestety także i w Polsce, jest tak, że wielu mówi, ja tak żyję, no bo wszyscy tak żyją. I to jest właśnie oszustwo diabła, którym wielu ludzi uwierzyło. Wszyscy tak żyją. Oczywiście wiemy, że właśnie bez Ducha Świętego to byśmy byli w stanie zrobić najgorsze rzeczy. Byśmy byli najgorszymi ludźmi, zbrodniarzami, kryminalistami, przestępcami. Tak by było. Bez łaski Bożej, bez Ducha Świętego to byśmy bardzo nisko, każdy z nas był tak nisko, żebyśmy straszny to byłby upadek. Nie mówię to, żeby się wywyższać, tylko żeby pokazać nam, że właśnie że w Polsce choćby jest w naszym kraju taka atmosfera, że jest takie kuszenie. Wszyscy mają żyć tak właśnie. W różnych związkach, cudzołóstwie, alkoholizmie, różnych nałogach. No bo tak wszyscy żyją. Taki świat. Jak ktoś żyje inaczej, jak żyje ktoś w Duchu Świętym, według Ducha Bożego, no to uważają, że to jest jakiś wariat, nienormalny. Fanatyk, dziwak, chory. Normalne stało się nienormalne, a nienormalne jest normalne. Związki homoseksualne i tak dalej. To jest normalne. W świecie na Zachodzie jest to norma, to jest, jak ktoś mówi, że to jest coś złego, no to się pukają tam na Zachodzie ci ludzie w głowę, że ty jesteś jakiś jeszcze, no taki z tej Polski przyjechałeś, taki po prostu gdzieś jeszcze nieuświadomiony, taki zacofany. Nie, Polska jest naprawdę krajem, który może nauczyć te kraje zachodnie, z pokorą oczywiście, jak żyć Bogiem i z Bogiem. Nie w jakichś chorych relacjach. Nie według ducha śmierci, homoseksualizmu. To jest duch zniszczenia. On prowadzi do, jak tutaj było w tym drugim czytaniu, do zagłady. Duch Święty pomaga żyć w czystej miłości. Patrzeć na ludzi czystymi oczami. Tam, gdzie jest czystość, pokora. Tam, gdzie jest modlitwa, uwielbienia. Tam, gdzie jest Eucharystia. Tam jest Duch Święty. Tam są nowi ludzie, którzy doświadczają uwolnienia, uzdrowienia. Którzy kiedyś może też pełnili straszne czyny diabła, ale teraz wielbią Ducha Świętego.
i wiedzą, że Duch Życia jest tym, którego pragną. Dlatego tak ważna jest modlitwa też Ojcze Nasz, kiedy mówimy na mszy świętej, na różańcu. To jest modlitwa Ducha, w Duchu Świętym, Jezusa do Ojca. Można też mówić sobie często właśnie tak, to w czasie różnych naszych czynności. Abba, Ojcze, Tatusiu, kocham Ciebie, błogosław mnie. Kiedy jest Tobie źle, kiedy żyjesz w lęku, kiedy upadniesz, kiedy masz problemy, wzywaj Ducha Świętego. On pomoże Ci wszystko rozwiązać. Wszystkie trudności pokonać. Nie ma czegoś takiego, kiedy jesteś Duchem Świętym, że to już że jest niemożliwe, żeby z danej sytuacji wyjść. Jest wszystko możliwe z Duchem Świętym. Nagle znajdzie się wyjście. Nagle znajdzie się rozwiązanie. Duch Święty oświeci. Masz problemy z nauką. Masz problemy ze znalezieniem pracy. Wzywaj Ducha Świętego. Ze znalezieniem dobrej osoby, która będzie Twoją żoną, mężem. Wzywaj Ducha Świętego. Tyle jest w naszych rodzinach też zła, czy nawet w parafiach, bo nie jest wzywany Duch Święty, albo bardzo mało. Kiedy niestety się grzeszy, czy kiedy się grzeszy ciężko, kiedy są grzechy nałogowe w rodzinach, na przykład grzech alkoholizmu, no to nie dziwne, że jest coraz gorzej. Bo człowiek się nie spowiada, popełnia grzech jeden, drugi, dziesiąty, tysięczny, dwutysięczny, no jest coraz gorzej. Otchłań. Nie będzie lepiej, jeżeli człowiek się nie nawróci. Będzie coraz gorzej w takim domu. Jeżeli nie będzie wzywany Duch Święty. Dlatego wzywaj Ducha Świętego. Będziesz mocny Duchem Świętym. Kiedy może być tak, że w Twojej rodzinie Ty sam się nawrócisz, nawracasz się. Wzywaj Ducha Świętego. A nastąpi przemiana. To nie jest łatwe. Oczywiście to wszystko są procesy długie, czasami bolesne. Ale będzie następowała przemiana. Może nie wszyscy się Twojej rodzinie nawrócą. Ale jakby się choćby jedna osoba nawróciła, no to warto nawet cierpieć pewne prześladowanie z powodu Jezusa w domu. No może być w Twoim domu tak, że no będzie taka, w cudzysłowie, wojna duchowa z państwem islamskim. Będziesz miał w domu dżihadystę takiego. Może tak być. I on po prostu będzie próbował Cię w różny sposób zniszczyć, zabić. Będzie pod wpływem ducha złego, no to duch śmierci, no takie ma zadanie duch zły, żeby wszystko niszczył. I w człowieku, którym jest, to wszystko będzie niszczył przez niego. Dlatego jest wojna duchowa. Jeżeli Ty jesteś Duchu Świętym, to będzie wojna. Musi być nawet. Jeżeli Ty jesteś żołnierzem Jezusa, a tamten jest dżihadystą, to będzie wojna. Ale może być tak, że ten drugi dzięki Twojemu świadectwu będzie pokonany przez miłość i miłosierdzie Jezusa. I stanie się żołnierzem Jezusa taki Ty, a zły duch od Niego odejdzie. Święty Ojciec Pio mówił, żeby zbawiać ludzi i ratować ich, to nie tylko trzeba się modlić, ale trzeba za nich pokutować, cierpieć, pościć, ofiarować swoje życie. Nie ma zbawienia w sposób lekki, przyjemny, taki zabawowy. Nie ma czegoś takiego. Nie zbawimy się i nie przyczynimy się do zbawienia innych poprzez przyjemności, bo to nie jest droga do nieba. Chociaż oczywiście możemy, jako chrześcijanie, też również mieć czas na pewne godziwe, dobre przyjemności, rozrywki, zabawy. Tak, to oczywiście może być, ale z umiarem. Nasze życie jest chodzeniem po wąskiej ścieżce, przechodzeniem przez ciasną bramę do życia wiecznego. Nie szeroka droga, nie szeroka brama, która prowadzi do otchłani. Nie ciągła zabawa. Święty Franciszek doświadczył nowej pięćdziesiątnicy. Jego bracia doświadczyli nowej pięćdziesiątnicy i w kościele co jakiś czas będzie taki czas nowej pięćdziesiątnicy. Między innymi teraz taki czas przeżywamy. Ale kiedy on żył w XIII wieku, wtedy Kościół i świat też był bardzo pogrążony w mroku.
Niestety, nawet w Kościele też było wiele, wiele nieciekawych, mrocznych spraw. I Kościół potrzebował Ducha Świętego, ludzi Ducha Świętego. Nie reformatorów, ale pokornych świadków miłości Boga, pełnych Ducha właśnie. Ludzi Ducha Świętego. I takim był święty Franciszek. Doświadczył wolania Ducha Świętego i inni tego też zapragnęli. I wielu doświadczyło Ducha Świętego, jak i on. Raz, kiedy on ze swoimi braćmi spotkał się, modlił się, miał takie natchnienie, było ich tam chyba kilkunastu, mówi do jednego potrzebnego Ducha Świętego, a teraz ty mów. A ten mówi, no nie, przecież ja się w ogóle nie uczyłem, jestem analfabeta. Mówi, w imię Jezusa rozkazuję ci, mów w Duchu Świętym. No i ten otworzył usta i zaczął pięknie mówić o Panu Bogu, jak najwyższej klasy teolog, a nigdy się nie uczył. Nawet nie znał podstawowych modlitw czy pacierza. Uczył się od świętego Franciszka. I Franciszek mówi, dobrze, teraz zamknij, teraz drugi. Drugi mówi, jeszcze piękniej. Trzeci jeszcze. I tak wszyscy mówili, wspaniale, tak cudownie o Panu Bogu, jak nawet najlepsi teologowie, specjaliści, w cudzysłowie od Pana Boga i spraw Bożych nie byli w stanie powiedzieć. Bo oni to mówili po ludzku. A ci franciszkanie, uczniowie Pana Jezusa i świętego Franciszka mówili z Ducha Bożego. Także może tak być i pośród nas, że oczywiście wiedza jest też potrzebna. Nie możemy oczywiście też lekceważyć zdobywania wiedzy religijnej, chrześcijańskiej. Tak, dobrze, żebyśmy się ciągle tutaj też taką tą dobrą wiedzę katolicką, chrześcijańską zdobywali, ciągle się formowali tutaj, słuchali właśnie też tych nauk, które też umacniają nasz umysł, nie tylko serce i ducha, ale wiemy, że mądrość prawdziwa jest nam dana od Ducha Świętego, z nieba. Dlatego może tak być, że kiedy Duch Święty stąpi na Ciebie, to będziesz tak pięknie mówił do Boga i o Bogu, że wszyscy inni będą zachwyceni. I potem poznają, że Duch Święty jest w Tobie. Potem się poznaje, że mówi się pięknie o Panu, o Marii, o sprawach Bożych. Że człowiek pięknie się modli, prosto, a jednocześnie porywająco, wzruszająco. Modli się i mówi o Panu Bogu tak, że Duch Święty wstępuje na tych, do których mówi. Tak jak święty Piotr, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego mówił do ludzi, to Duch Święty stąpił na tych ludzi też. Bo oni słuchali z pokorą, uwierzyli i Duch Święty stąpił na nich. Otrzymali Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi. Duch Święty nie zatrzymuje się tylko w tym człowieku, na którego stąpi, ale on dalej idzie jak rzeka, jak strumień, wylewa się dalej. Człowiek ma być, który otrzymuje Ducha Świętego, takim kanałem, takim korytem rzeki Bożej, a ta rzeka ma płynąć dalej. Nie ma być tamą dla Ducha Świętego, ale ma być korytem duchowym, w którym ta rzeka Bożej łaski płynie dalej, Ducha Świętego, woda żywa, Duch Święty. Więc jeszcze wrócę, więc tutaj do świętego Franciszka, więc oni to pięknie mówili wszyscy naokoło, a w końcu ukazał im się Chrystus, miłosierny, zmartwychwstały. Kiedy ukazał im się, to jest to w kwiatkach świętego Franciszka, czyli w historii mówiącej o Franciszku i jego zakonie, tak się nazywa to właśnie, kwiatki świętego Franciszka. I tam jest opis również tego, że kiedy Chrystus im się ukazał, wszyscy, tam jest napisane nie tak, jak my używamy takiego słowa spoczynek, tam było napisane, że zemdleli. Położyli się, upadli. I nie byli w stanie powstać, choć chcieli. I było im tak słodko, byli napełnieni tak Duchem Bożym. Dopiero po jakimś dłuższym czasie ocknęli się. My wiemy, że według naszego języka charyzmatycznego to był spoczynek. Oni doświadczyli spoczynków. Dlatego jak ktoś mówi, że te spoczynki, które doświadczają ludzie na spotkaniach charyzmatycznych, nie wiadomo skąd są, albo nie są od Ducha Bożego. Oczywiście no, czasami mogą być od człowieka, czasami to zło się może ujawnić, ale w większości przypadków to jest od Ducha Świętego. To nie wie, co mówi, to był Duch Święty. Wtedy działał i wielu innych świętych działał. Od początku. Tak jak na zesłanie Ducha Świętego, kiedy oni, ci apostołowie, wyszli do ludzi, no to zachowali się jak pijani, po prostu chodzili jakby naprawdę po weselu takim mocnym, dobrym, po poprawinach właściwie. I mówili,
mówi, że się upili, po prostu są pijani. Co się z nimi dzieje? Oni tacy byli normalni abstynenci, a tutaj po prostu wyglądają, jakby się upili. Pijani. Bo jak Duch Święty przychodzi, to jest człowiek upojony miłością Boga. Mogę też powiedzieć, też takie małe świadectwo, ojciec Stanisław mówił o pewnej osobie, spotkał na Ukrainie taką osobę, która była cierpiąca, samotna i która chciała doświadczyć miłości Pana Boga, nie była kochana przez nikogo i prosiła w swoim domu, żeby Pan Jezus dał jej miłość. I ona została wysłuchana. Duch Święty stąpił na nią, doświadczyła takiej miłości, że położyła się właśnie na ziemię, że rozłożyła się krzyżem, że poczuła, że w każdej cząstce jej ciała jest miłość Boża i że miłość Boża by jeszcze bardziej ją napełniła, tylko już nie da rady. A ona mówiła, że było jej tak gorąco, że ona musiała się po prostu rozebrać w domu. Bo tak jej było gorąco, tak było jak nigdy, nie wiem, w żadnym upale latem. Kiedy Duch Święty przychodzi, to człowiek zachowuje się czasem może po ludzku właśnie, nienormalnie, albo Bożemu to jest normalne zachowanie. Duch Święty tak człowieka, tak go rozpala, tak go uszczęśliwia, że on nie chce niczego więcej. Wielu ludzi, wyświadczając Ducha Świętego, mówią, ja już bym chciał umrzeć po tym spoczynku, no bo są nasyceni po brzegi. Ale nie chodzi o to, żeby po napełnieniu Duchem Świętym umrzeć, tylko żeby żyć w Nim i głosić innym, że można żyć prawdziwie. Życie, jeszcze raz powtórzę, bez Ducha Świętego, może Wam to nie trzeba to mówić, ale po to mówię, żebyście może innym to mówili. Bez Ducha Świętego życie jest śmiercią. Całkowitą śmiercią w grzechu. Jest człowiek całkowicie umarły. Mimo, że ciało żyje, dusza jest niesamowicie martwa, rozkładająca się. Szkoda, że Pan Jezus nie dał może każdemu z nas, każdemu człowiekowi, który jest na świecie takiego momentu poznania siebie w całości, jak to wyglądamy, bez Jego łaski i poznania Jego wielkiej miłości. I zobaczenia na chwilę nieba i piekła. To mi się wydaje, że byśmy mieli problemów z tym, jak my byśmy mieli żyć. Oczywiście Pan Bóg to przed nami ukrywa, bo chce, żebyśmy szukali Go w wierze, w miłości. Jest to tajemnica, że Bóg nam nie objawia tych wielu spraw, że to jest to przed nami zakryte, właśnie bo tak chce nami kierować przez Ducha Świętego. Dlatego nie martwmy się, nie musimy widzieć nieba, żeby tam być. Nie musimy widzieć piekła, żeby się bać tam dostać. Nie musimy widzieć swojej duszy, która może być opłakanym stanie, ale żałować, przepraszać, przebaczać. Nie musimy widzieć Chrystusa tutaj, bo wiemy, że Go przyjmujemy w komunii. To wystarczy nam tutaj na ziemi. I jeszcze jedno, jeszcze wrócę do świętego Franciszka. Ostatnim razem, kiedy oni wspólnie się spotkali ze świętą Klarą, taką duchową siostrą świętego Franciszka w klasztorze i kościele świętego Matki Bożej Anielskiej. No i się modlili i spożyli taki mały posiłek też tam w tym kościółku. No i Franciszek zaczął mówić o Panu Bogu. Jak zaczął mówić o Panu Bogu, no to wszyscy w zachwyt wpadli. To po prostu ręce do góry podniesione i zachwyt wpatrzeni w niebo w ekstazie takiej Ducha Świętego. A ludzie, którzy byli w Asyżu, a to był wieczór, widzieli, że ten kościół Matki Bożej Anielskiej płonie, że po prostu tam las płonie, kościół płonie, że chyba ci braciszkowie rozpalili jakieś ognisko, ale nie byli w stanie tego panować i pożar. No to więc lecą z wiadrami, tam różnymi rzeczy, z naczyniami, z wodą, żeby całe miasto, żeby ugasić ten pożar. I coraz bardziej się zbliżając do tego kościoła, widzą, że właściwie nie ma żadnego pożaru. Wchodzą do kościoła, patrzą, a tam Franciszek, jego bracia, Klara, jej siostry, wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Widząc to, byli wstrząśnięci, że zrozumieli, że to chodzi o ogień Ducha Świętego, który jest prawdziwy, o wiele bardziej prawdziwszy niż ogień doczesny, niż pożar.
No i wychodzili cicho, cicho zamknęli drzwi, żeby nie przeszkadzać im. Sądzę, że to samo, coś podobnego dzieje się tutaj. Jest tu ogień teraz, jest tu pożar. Dobrze, że tego nie widzimy, bo byśmy uciekali stąd. Byśmy wzywali straż, żeby tutaj przyjechała jego siła, pożar. Ale jest tu teraz pożar. Jesteśmy w płomieniach Ducha Świętego. Kilka dni temu była rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Dzieciom małym, Jacyncie, Łucji, Franciszkowi. I oni opowiadali, szczególnie Jacynta opowiadała, opisywała to w swoich wspomnieniach, że kiedy przyszła Matka Boża, kiedy widziała im, z kim jest, że przyszła z nieba, że jest matką, że jej serce płonie miłością do ludzi, to oni też poczuli, że z jej serca, z jej rąk wypływają płomienie, światło, które ich przenika, ogarnia, i czuli się przez serce Maryi zanurzeni w świetle, w cieple miłości Pana Boga. Czyli taką rozkosz, taką radość, takie szczęście, taki zachwyt, takie upojenie. Dlatego przez Marię Bóg chce nam dać takie doświadczenie Ducha Bożego. Tego potrzebujemy. Kiedy otrzymasz Ducha Świętego, to pójdziesz do świata tego i nie będziesz się bał. Pluną na ciebie, uderzą cię, wyzwą cię, obrażą. Nie będziesz się bał. Będziesz przebaczał, będziesz głosił dalej Jezusa, bo Duch Boży będzie przez ciebie mówił. Jezus powiedział, nie bójcie się, jeżeli będziecie nawet prześladowani, będą was skazywać, to mówcie, co Duch Święty wam powie. Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. I da wam taką mądrość i wymowę, jakiej nie będą się w stanie sprzeciwić wasi prześladowcy i oprzeć się temu. Bo większy jest ten, który jest w nas, Duch Boży, niż ten, który jest w świecie, Duch Świata, Duch Zły. My nie gardzimy światem, bo jesteśmy posłani do świata. Chcemy, żeby świat był zbawiony. Od tego chce Bóg. Dlatego posłał Jezusa. My nie gardzimy światem. Kochamy właśnie ten świat, my chrześcijanie. Mimo, że ten świat nienawidzi chrześcijan i Boga. Ale wierzymy, że wielu się nawróci, wielu będzie zbawionych. Pod warunkiem, że pójdziemy do nich. Że będziemy robić raban. Słyszeliście, co mówił Ojciec Święty rok temu w jednej z takich nauk swoich? Idźcie do swoich parafii, diecezji, do swoich miejscowości, rodzin i róbcie raban. Więc jak wrócicie z tej pustelni, to wszędzie, gdzie jesteście, zróbcie raban Boży, dobrze? Róbcie taki Boży zamęt, taki Boży wstrząs, Boże trzęsienie ziemi. Żeby tam się poruszyły, żeby te serca się poruszyły. Żeby był wstrząs, żeby oni powiedzieli, gdzieś ty była, gdzie ty byłeś, że po prostu wróciłeś. Taki byłeś zastraszony, zalegniony, a teraz jesteś taki mocny. Taki smutny wyjechałeś, a wróciłeś taki radosny. Nie wiedziałeś, jak się modlić, a teraz się modlić. A przecież ty piłeś tyle litrami, ty kupowałeś te piwska, a teraz idziesz do Komunii Świętej i przyjmujesz Jezusa z miłością. Kiedyś oglądałeś jakieś filmy nieczyste, a teraz wpatrujesz się w Jezusa w czasie adoracji. To Duch Święty w nas może uczynić. Co niemożliwe jest dla nas, możliwe jest dla Niego. On was posyła. Idźcie. Wstańmy i wyznajmy wiarę Boga, który posyła nam przez swojego Syna Ducha Świętego, ażebyśmy szli i tą wiarę głosili. Wierzę.
wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszczepieni w Chrystusa i namaszczeni przez Ducha Świętego na królewskie kapłaństwo i lud święty, wzywamy do głoszenia wielkich dzieł Boga. Zjednoczony i zjednoczmy nasze serca we wspólnej modlitwie oraz prośmy o odnowienie oblicza ziemi i pomoc dla wszystkich. Módlmy się za cały Kościół głoszący chwałę Pana we wszystkich językach. Niech Duch Święty napełni siedmiorakimi darami, aby owocnie świadczył o Jezusie i odnawiał oblicze ziemi. Słuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Słuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Módlmy się za wyznawców innych religii i wszystkich szukających Boga. Niech oświeci światłością z wysoka i doprowadzi ich do poznania prawdy, aby Duch Pański, tchnący kędy chce, mógł przez nich działać. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę, dla której pracujemy i ponosimy ofiary. Niech Pan strzeże na drogach czasu, aby była wierna Ewangelii, bezpieczna, zasobna i szanowana. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Módlmy się za ludzi prześladowanych z powodu religijnych, rasowych czy politycznych. Niech podtrzymuje duch męstwa, aby znieśli doświadczenia i dochowali wierności swoim przekonaniom. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Wysłuchaj nas, prosimy Cię, Panie Boże nasz. Módlmy się za zmarłych. Niech Pan otoczy chwałą, aby cieszyli się życiem w niebiańskim Jeruzalem, a w dniu powrotu Chrystusa zostali wskrzeszeni przez Ducha Bożego.
W tej modlitwie, przyzwalając każdemu zobaczyć, jak wielkie dzieła Boże dokonują się także i w naszych czasach, bo Twoje jest moc i chwała na wieki wieków. Amen.